Kwestii bezpieczeństwa dotyczyła również dzisiejsza konferencja prasowa kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Frankowski i Anna Naszkiewicz z Koalicji Obywatelskiej idą po mandaty europejskie z bezpieczeństwem na ustach. Analizujemy możliwe skutki i dyskutujemy na tematy bezpieczeństwa i obrony naszego terenu przygranicznego. Oczywiście wszyscy mieszkańcy obawiają się, jak konflikt na Ukrainie i wojna z Rosją wpłynie na naszych mieszkańców, na przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie tracą swoje majątki i potrzebują większego wsparcia. Ja ze strony posła do Parlamentu Europejskiego wiem, że Unia Europejska w ostatnim roku zareagowała bardzo dynamicznie, wspierając Ukrainę kwotą blisko 88 miliardów złotych, żeby mogła walczyć i pokonała Rosjan nie tylko dla siebie, ale również dla nas, obywateli Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Dla nas, przede wszystkim mieszkańców tej części Polski, tej części województwa, tak ważne jest pojęcie przesmyku suwalskiego i tak ważne pojęcie bezpieczeństwa. To pojęcie było odmieniane już przez wiele przypadków, przez media ogólnopolskie, media międzynarodowe. Odczuwamy też jako mieszkańcy spadek ruchu turystycznego, niepewność gospodarczą. Widać też, że niekoniecznie dla miasta odbija się to dobrze. Widać też spadek zainteresowania inwestorów. To są bardzo ważne wybory, wybory dla nas i o nas. O powszechnie znanych negatywnych skutkach gospodarczych wynikających z geopolitycznej lokalizacji Suwałk mówił również Czesław Rankiewicz, prezydent miasta. Dlatego też oczekujemy jakiegoś wsparcia, pomocy ze strony rządu polskiego, ale również i Brukseli, Unii Europejskiej. No i wczorajsze spotkanie i dzisiejsze rozmowy dają nam taką nadzieję, że być może pojawi się właśnie takie KPO. Istotną deklarację złożył również suwalski poseł Jacek Niedźwiecki. W polskim budżecie 4% przeznaczone jest na obronność. Dla przykładu Litwini wydają 2,7, zastanawiają się nad 3%. My za rok prawdopodobnie, jak zapowiada Donald Tusk, będziemy przeznaczać 5% na obronność z naszego polskiego budżetu. Często na komisjach obrony dyskutujemy o przesmyku suwalskim. Jest zapowiedź pana premiera Kosiniaka-Kamysza, że jeszcze do wakacji ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego odwiedzi Suwałki. Odwiedzimy tutaj nasz pułk suwalski, brygadę w Augustowie, Olecku, Ełku. Także pamiętamy w Sejmie, rząd pamięta, że to jest newralgiczny teren zagrożony agresją rosyjską. Pamiętamy o tym, dlatego też nasz pułk będzie wzmacniany nowoczesną bronią i będziemy pilnie dbali o nasz region. Sprawa bezpieczeństwa zdaje się wychodzić na pierwszy plan. Czy działania podejmowane nie tylko w kraju, ale i w Europie będą skuteczne, tego dowiemy się zapewne w dalszym horyzoncie czasowym niż dzień wyborów do Europarlamentu. Ale warto pamiętać, że do tej pory tak szeroko zakrojonych działań nie mieliśmy okazji obserwować.